Będziemy wspierać przedsiębiorczość. Wreszcie zmienimy prawo. I to jest twarda zapowiedź, która przedsiębiorcom nie pomaga, a utrudnia ludziom działalność gospodarczą. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Będziemy prowadzili tę politykę rozważnie. To musi być rozważny marsz. Ale chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku. Zawsze w kierunku niższych podatków. I zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danin publicznych, jakie obywatel płaci na rzecz administracji. W programie swoim Donald Tusk podawał jako pierwszy na sztandarze punkt pierwszy, obniżę wam podatki, bo i miał dobre uzasadnienia, te same, które ja teraz wygłaszam. Doskonałe. Ja nawet raz zmarnowałem mój głos na niego. Za pierwszym razem wygrał PiS, za drugim razem już wiedziałem, że dobra, zagłosowałem na PiS, wygrał Donald. I potem w expose mi mówi, obniżę ci podatki. Ja mówię, dobra, czekam jeszcze pół roku. Minęło pół roku i co? Donald, no, gdzie są te niskie podatki? W Panamie, koleżko, no to wychodzę do Panamy. Mężczyzna, który skłamał, Donald Tusk, obiecując trzykrotnie, pierwszy punkt ich programu, że poobniża podatki, staje przed narodem, mówi, kłamałem w przeddzień wyborów prezydenckich, mówiąc, że jesteśmy zieloną wyspą, dzisiaj wam mówię prawdę, że kłamałem, i podaje się do dymisji. To są męskie zachowania. I wtedy ma się szansę zostać mężem stanu. A to są chłoptasie i tchórze.